Cześć, witajcie. FIFA Mobile 21 zbliża się do nas wielkimi krokami. Dwa tygodnie zostało jeszcze preseasonu w FIFA Mobile 20. No i to jest najwyższy moment do tego, żebym zrobił na swoim kanale miniserię z oceniania Waszych składów w 20. Także jeżeli ktoś z Was chciałby, żebym go ocenił, to wysłajcie składy do mnie na Facebooka. ABC Football, tak się nazywa stronka. Myślę, że znacie. Linka będziecie mieć w opisie. Tam właśnie wrzuciłem specjalnego posta, pod którym będziecie wysyłać swoje zdjęcia. No i będzie, myślę, że trzy odcinki, co najmniej może cztery, w każdym przynajmniej 10 składów będę chciał ocenić. Pojutrze planuję nagrać pierwszy odcinek, myślę, że. Myślę, że gdzieś tak, właśnie 10 składów na odcinek, a w tym pierwszym odcinku to chciałbym ocenić przede wszystkim te składy, które, które są jak najbardziej unikatowe. A więc jak ktoś ma na przykład cały skład z jednego klubu, czy z jednej ligi, czy z jednej reprezentacji, czy cały skład ikon, no wiecie o co chodzi, także to jest najważniejsza informacja na ten odcinek: ocenianie składów, także wysyłajcie swoje Składziki, jeżeli chcecie się znaleźć, no i właściwie to tyle na ten odcinek, ale żeby nie było tak krótko, nudno, no to jeszcze przejdę tutaj do sklepu. No i postanowiłem, że otworzę jedną paczkę. Otworzę jedną paczkę yy, i będzie to paczka za 9 zł. Gdzie jest szansa na trafienie Tiago Alcantary? 110 overall, jest to karta oczywiście now and later, czyli teraz i później, która przechodzi na nową edycję i ktoś teraz powie o, Adrian, pay to win pay to win, pay to win no oczywiście mm, ogar, ogar e, ludzie, co nie, którzy z Was bo 9 zł nie jest to jakaś duża kwota zwłaszcza, że w tym pre-seasonie są paczki, które po 50 zł czy nawet więcej e, kosztują, no a tu jest zawsze 1% szansy, że tego Tiago się uda wtrafić. a później odblokują mi się dwie paczki. Tu jest trzecia paczka za 2,5 tysiąca. Dosyć ciekawa, bo nawet jeżeli Tiago nie, nie wtrafię, to tutaj jest zawsze gwarant 650 tych forge pointów do kuźni, dzięki którym mogę lepszego zawodnika wykuć. No planuję... Na koniec eventu 110 Overall wykuć, może się uda dzięki tym 650 punktów. Także przejdę do tej paczki. No, wiadomo, że to nie jest gwarant, żeby tego Tiago trafić, bo jest tylko 1% szans, no ale. No, to jest piłkarz z Premier League. Ja Premier League planuję robić od początku FIFA Mobile 21. No, i na dodatek jest to piłkarz z Liverpoolu, a więc mojej ulubionej drużyny z, z tej ligi. No, nie powiem, jakbym się, jakbym tutaj trafił, Tiago, no to taki naprawdę duży banan by mi się pojawił na mojej buzi. Ale gdybym tego nie zrobił, no to i tak nie jest tutaj najgorzej. Także kupujemy tą paczkę. Tam pamiętam, że jak były toty, to, yy, to było w styczniu czy w lutym. W lutym chyba, no to tam wtedy Lewandowskiego wtrafiłem. Też był 1% szansy. Tu pewnie się nie uda, ale tak jak mówiłem, bardzo bym się ucieszył z tego powodu. No, pół miliona tylko końców. OK, Jestem w stanie to zaakceptować. zwłaszcza że dzięki otworzeniu tej paczki, to znaczy kupieniu jej, pojawia mi się możliwość otworzenia paczek za gemiki. No i tu jest paczuszka z z One mnie średnio interesują, no ale tutaj 2%, no. Zwiększa się szansa na trafienie Tiago. Może się uda, może nie. No raczej na 98% się nie uda. No, tak jak myślałem. No ale jest jeszcze trzecia opcja. Która mnie najbardziej tutaj interesuje. Bo nawet jak tego Tiago nie będę miał, to tu za 2500 gemików to jest naprawdę według mnie OP paczka, opłaca się ją kupić. Ponieważ mamy tutaj te 650 punktów do kuźni. No, także już będę miał z 1000 ich. Tam 2,6 ,2 bodajże potrzeba na wykucie zawodnika 110. Także powinno mi się udać dzięki tym 650 punktów. No i zobaczymy. Tu jest, nie pokazałem Wam, ale jest szansa 4% na trafienie Tiago. Zobaczymy, może się uda. A nie, jeden item jest tylko. No, ale 1000... Punktów do kuźni, także jest nawet spoko. Tiago niestety nie udało się wtrafić, także no. 4, no 5 tysięcy Gemików niecałe mi zostało. To, to będzie jeszcze za 3 dni, bo wtedy będzie Nathan Ake z Manchesteru City, też kolejny piłkarz z Premier League. I również będę chciał coś takiego zrobić, że najpierw kupię tą paczkę za 9 zł, a później dwie za, za Gemiki. Może się wtedy powiedzie, bo. Tu nawet jakbym miał te gemy, to za 5000 ty to już się nie upłaca, bo tu jest tylko 1000 kilbusów a mi skill boosty już nie są potrzebne. Także przejdę jeszcze na koniec do tego prezydonu, pokazać Wam jak tutaj mi idzie, jeżeli chodzi o mnie. No ja w tym tygodniu już wykorzystałem całą tą. Yy staminę za, za te końce no i dzięki temu udało mi się ukończyć już całą pierwszą książkę z trylogii także przechodzę teraz no już do volume 2 także dwa tygodnie zostały do końca pre-sezonu. także no nie oszukujmy się, każdy z nas do końca powinien z palcem włożonym nawet nie powiem gdzie <laughs> Powinien na spokojnie tutaj na lejciku ukończyć wszystkie trzy księgi i dzięki temu skończyć tą drogę do Hakima Ciecha na nową edycję. Także każdy z Was po prostu Ciecha będzie w swojej drużynie miał. No trzeba byłoby być totalną miernotą, żeby, żeby w te dwa tygodnie nie uporać się z zdobyciem Ciecha. Ja myślę, że na kilka dni przed końcem jeszcze uda się tutaj Marokańczyka odebrać, także spoko też kolejny zawodnik z Premier League właśnie, m, dlatego chcę robić ten składzik w, w, w 21 co jak będę jeszcze grał, no tutaj jestem na razie na czwartym miejscu w, poprzednim, w poprzednich trzech dniach to mi zbyt dobrze nie poszło, bo tylko 200 tych punktów do kuśni, no ale teraz odrobiłem, dzięki zdobyciu tych 650 punktów z sklepu no tutaj może się uda na top 3 awansować, byłoby spoko No jeszcze jeden dzień został do końca Natomiast jeżeli chodzi o now and later nagrody Bo tutaj się ktoś mnie pytał W co się opłaca iść, no y, możecie oczywiście kolarowa odebrać, ale Czy jest sens brać kolarowa? Odpowiedzcie sobie sami, bo On jest tylko za 1000 punktów, także każdy może kolarowa zdobyć, ale czy jest sens go brać? Czy jest sens go brać, jeżeli nie robicie składu z serii A? Jeżeli robicie skład z serii A na początek FIFA Mobile 21, to branie kolarowa jest bardzo upi, polecam, ale jak bierzecie skład z jakiejś innej ligi, to nie bierzcie kolarowa, bo na cholerę Wam jest potrzebny. Lepiej iść w now and later pointy i Ktoś się tam nie pytał, czy, czy można odebrać kolorowa i jeszcze jakieś 200 punktów? Tak, można to zrobić, ale lepiej iść na later Pointy i powiem Wam, w co, w co ja tutaj idę w tej kampanii. A więc ja tak, idę tutaj po prostu tą środkową ścieżką i nie idę na boki. Według mnie to jest najbardziej opłacalne, a więc tutaj lecicie tą środkową ścieżką o, tutaj. Cały ca czas i lecicie nią prosto do końca Tutaj zatrzymujecie się przed kolarowem Odbieracie te 3 miliony i patrzcie na to Tutaj Oczywiście za się nie da odebrać bo Bo żeby go odebrać trzeba 40 tysięcy gemów to jest nie do zrobienia no chyba Że ktoś gemiki wytrzymał Na koniec edycji no to opłaca się Ale Odbierzecie tutaj 3 miliony i lecicie tutaj na dół. Patrzcie na to. Tutaj macie za 2000 punktów 400 tych punktów do kuźni. To jest fajna opcja. No i tutaj dalej patrzcie na to. Przedostatnia nagroda przed Suarezem jest 300 na Later pointów. Dodatkowo jest aż 2 miliony expa, także to jest spok opcja i to kosztuje 4000 punktów. A patrzcie tutaj u góry jest 200 na Later pointów. Tutaj aż 6,5 tysiąca skill boostów dodaje. Także, jak skill boostów komuś brakuje, to też jest fajna opcja. Ale patrzcie na to: tutaj macie 200 na later pointów, a kosztuje to 5000, A tutaj, patrzcie na to: tu jest mniej, bo 4000, tysiące, a macie więcej, bo 300 na later pointów. Także tutaj macie 200, a tutaj macie 300. To się opłaca i to się naprawdę w opór opłaca. Więc, według mnie, najlepszą opcją na ten event jest po prostu to. Abyście tutaj lecili cały czas tą środkową ścieżką do prawie końca, tutaj odbieracie 3 miliony i lecicie na dół. Odbieracie 400 punktów do kuźni i bierzecie 300 nawet later pointów. Także to jest według mnie najlepsza opcja. No a jak wam zostaną jeszcze jakieś punkciki, to ewentualnie możecie tutaj wrócić na początek i odebrać tutaj. Jakąś odmogę z 10, czy 15, czy 20 na Later pointów, bo tych odnóg na razie nie róbcie, bo, bo to jest główienko. To się nie opłaca. Tu macie 10, tu 15, to nie bierzcie tego. Nie opłaca się. Lepiej tutaj lecieć na koniec i odebrać 300 nałęt. Later pointów, lepiej na tym wyjdziecie. To jest najlepsza opcja według mnie. Także jeżeli chodzi o e, Legacy. No to tutaj na and later pointów ja jeszcze nie mam żadnego. No, 1635 można zbierać, ale to jest pay to win, pay to win, bo na free to playu mogę wam powiedzieć, że gdzieś tak z 400-500 da się na and later pointów zdobyć. No jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy przechodzą na nową edycję, no to tutaj free to play jest tylko Ciech i jest kolarów Tych dwóch jest do, do odebrania na free to playu Bale i Tonali jest do odebrania na nowy sezon jak kupicie Starpassa No ja planuję właśnie Starpassa kupić za te 50 zł, bo Bale League mi się przyda z tej Premier League. W ogóle to siedmiu zawodników jest na nowy sezon, aż czterech piłkarzy z Premier League, dwóch piłkarzy z, z Serie A, no i jeden piłkarz jest z, z La Liga. Kurła. Nie ma nikogo z Bundesligi ani z Ligi Francuskiej. Czterech piłkarzy z, z Premier League. Także no widać, że tutaj ludzie na początku dwudziestki, jedynki będą robić składy raczej, raczej pod Premier League. No Thiago Alcantara niestety nie udało się trafić dzisiaj. Trudno się mówi. No ale za trzy dni jest jeszcze szansa na wtrafienie Ake. Też to jest spoko opcja. Suarez zabrał, nie będę. No także myślę, że z... z Trzech piłkarzy na nowy sezon będę miał na pewno, także spoko tutaj jest to opcja. Oczywiście oni mają tutaj overale od 100 do 110, ale wy na to nie patrzcie, bo w nowej edycji to oczywiście oni tak wysokich overalów nie mają. Mówię to do tych osób, które nie grały w tą edycję od początku, bo prawdopodobnie to będą elitki, czyli Tonali będzie miał 80 overal. Bale będzie miał 81, Kolarow 82, Ciesz będzie miał 83, Ak 84, no i Suarez i Thiago będą mieli po 85, także no, szału tutaj nie będzie, lepiej już po prostu iść w now and later pointy, bo dzięki now and later pointom będziecie mieć jakieś tam e, drobiazgi, z boostów, końców, czy też e, XPka, czy, czy nawet za te 300 nawet later pointów, które są za su przy Suarezie, to, to ja myślę, że tam mogą jakieś elitki dać za te 300, także myślę, że to się opłaca. Iść w now and later pointy. Także z mojej strony to tyle w tym odcinku. No i najważniejsza informacja jest taka, że robię ocenianie waszych składów, także wysyłajcie składziki. No i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!